Przedsiębiorstwa społeczne to szansa dla osób, które z różnych powodów nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Stawiające nacisk nie na zysk, ale głównie na cele społeczne podmioty to jeden z głównych elementów Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Małopolsce na lata 2021-2030. Jest to najważniejszy program dla województwa, bo to jest program, który tak naprawdę ma w istotny sposób dawać szansę na rynku pracy, ale też w takim codziennym życiu społecznym osobom ze specjalnymi potrzebami. I nie myślimy tutaj tylko i wyłącznie o osobach z niepełnosprawnościami. Myślimy tutaj o naprawdę bardzo szerokim wachlarzu osób, które z różnych przyczyn życiowych kryzysują, które z różnych powodów mają niższy status ekonomiczny, które nie mogą odnaleźć się na takim mocno aktywnym rynku pracy. W całej Małopolsce działa prawie 80 takich przedsiębiorstw zatrudniających osoby, które mają problemy z wejściem na rynek pracy, na przykład z powodu niepełnosprawności czy długotrwałego bezrobocia. Ja nie tak dawno byłam w Kluczach i miałam okazję spotkać się ze spółdzielnią, z pracownikami spółdzielni, którzy zostali naszymi laureatami. Byli pierwszą spółdzielnią socjalną założoną w Małopolsce wiele, wiele, wiele lat temu. I to jest ogromna, myślę, dla nich radość i satysfakcja, jak tyle osób prywatnych chce korzystać z ich usług gastronomicznych, jak chce ich pierogi, jak chce ich torty, jak te zamówienia płyną. I pomimo tego trudnego czasu pandemii nie musieli nikogo zwolnić z pracy. I jak dodaje Marta Mordarska, przykłady wielu krajów europejskich pokazują, że tego typu działalność ma przed sobą przyszłość. Ten program ekonomii społecznej ma to zmienić poprzez inicjowanie i wspieranie różnego rodzaju działań. Tak jak ma to miejsce bardzo intensywnie we Włoszech, w Austrii, w krajach skandynawskich, gdzie rzeczywiście są tworzone firmy społeczne, które właśnie dają szansę znalezienia się na rynku pracy osobom, które nie potrafią sobie w taki biegły sposób radzić na tym rynku regularnym. To wszystko zależy od nas, bo tak naprawdę każdy samorząd, każda jednostka samorządu terytorialnego może tworzyć takie podmioty, może je wspierać. W ramach programu przedsiębiorstwa mają szansę na różne rodzaje wsparcia, zarówno finansowego, jak i w postaci szkoleń, doradztwa czy usług. Efektem pierwszego programu rozwoju ekonomii społecznej, który był realizowany w Małopolsce w latach 2014-2020, jest m.in. utworzenie ponad 650 miejsc pracy dla osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.